Kolejna prawda sportu. Dzisiaj naszym gościem jest Olga Michałkiewicz. Cześć Olga. Cześć, cześć, witam serdecznie. Cześć. Złapałem cię w Wałczu podczas przygotowań do wyjazdu do Chorwacji. Co będziesz tam robić? Tak, no jesteśmy przed wyjazdem na pierwszy Puchar Świata. To będzie takie nasze drugie przetarcie w tym sezonie, bo niedawno odbyły się Mistrzostwa Europy. Teraz mamy pierwszy Puchar Świata i zostaną nam jeszcze dwa starty przed Igrzyskami Olimpijskimi. W twojej koronnej dyscyplinie czwórka bez sternika, tak? Tak, czwórka bez sterniczki. Siedzimy w jednym składzie, już w tej chwili raczej nie będzie większych rotacji. Jeżeli zdrowie pozwoli każdej z nas, to będziemy budować z tego, co nam będziemy budować z naszej czwórki po prostu najlepsze, najbardziej optymalne ustawienie, bo troszeczkę czasami jeszcze zmieniamy siebie na pozycjach, ale w tej chwili jesteśmy w jednym składzie i to się na razie nie będzie zmieniać. Powiedz mi, po takich sukcesach tam z roku na rok, medale Mistrzostw Europy, zeszłoroczny Poznań, tak to było w zeszłym roku, nie, w tym. Na Mistrzostwach Europy tak troszkę słabiej poszło. Czy to był efekt przygotowań, czy takie zaplanowane? My jesteśmy teraz na takim etapie, że dopiero zaczynamy rozpędzać tą naszą łódkę i szukać takiej prędkości torowej, prędkości startowej, a większość załóg, które przyjechała teraz na Mistrzostwa Europy, była już trochę lepiej rozpędzona. Dlaczego? Dlatego, że już za niecały miesiąc mają regaty ostatniej szansy, gdzie większość państw, która startowała na Mistrzostwach Europy, będzie dopiero walczyła o kwalifikacje. Więc oni są całkiem na innym etapie przygotowań. Można powiedzieć, że z jednej strony to jest takie nasze wytłumaczenie, ale z drugiej strony, patrząc na te wszystkie załogi, jakimi prędkościami dysponowały w kwietniu, gdzie większość państw dopiero powinna się rozpędzać do takiej prędkości torowej i do prędkości na regatach w następnych miesiącach, to szczerze mówiąc, nawet się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że ten poziom będzie taki wysoki. Był bardzo wysoki poziom, zważając na to, że większość załóg będzie walczyła o kwalifikacje, ale nawet załogi, które przyjechały już z kwalifikacją, miały też bardzo, bardzo, bardzo wysoki poziom, więc z przytupem większość państw zaczęła. My potrzebujemy tego czasu troszeczkę więcej, żeby jeszcze się rozpędzić, bo nasze sezony, każdy dotychczas wyglądał tak, że z wyścigu na wyścig i z zawodów na zawody my musiałyśmy tak jakby opływać się startowo i potrzebujemy tego czasu, wiemy, jesteśmy tego świadome, więc ciężko pracujemy, żeby osiągnąć tą prędkość, jakiej od siebie wymagamy. A powiedz mi, podczas tych przygotowań ze swoją załogą, ekipą całą, już nastawiacie się na coś, jaki będzie wynik, czy minimum na olimpiadzie? No, my zakwalifikowałyśmy się na Igrzyska na Mistrzostwach Świata w 2019 roku i od tamtego czasu w marcu wybuchła pandemia i tam bardzo długo nie było startów. Cały sezon praktycznie był zatrzymany. W tamtym czasie skończyłyśmy jako czwarta załoga na świecie, więc można powiedzieć okołomedalowa, bo to były Mistrzostwa Świata, my tam zaprezentowałyśmy się bardzo dobrze. Szczerze mówiąc, miałyśmy mnóstwo przejść przez cały ten sezon w 2019 roku i gdyby mi ktoś powiedział, że będę czwarta na Mistrzostwach Świata i bez problemu zdobędę kwalifikacje, to bym szczerze mówiąc przecierała oczy i trudno by mi było w to uwierzyć. Jednak wtedy prezentowałyśmy fenomenalny poziom i jestem przekonana, że teraz w roku olimpijskim, gdzie jesteśmy jeszcze bardziej świadome tego, gdzie jesteśmy, co robimy, po co to robimy, jak wiele poświęcamy i ile nas to wszystko kosztuje, jestem przekonana, że mam nadzieję, że co najmniej ten sam poziom osiągniemy co w 2019 roku i będziemy pływać bardzo szybko. A powiedz mi, tak patrząc historycznie, no na nasze wioślarstwo zawsze na olimpiadzie przywozi taki medal. Czy nie czujecie się, że musicie to zrobić? Że to jest takie minimum, ten najniższy stopień takich igrzysk olimpijskich? Szczerze mówiąc, ja w tej chwili nie czuję żadnej presji. Jesteśmy też nową konkurencją olimpijską, bo jakiś czas temu zostały wyrównane konkurencje olimpijskie, damskie i męskie, jeżeli chodzi o wiosła.
I u nas to wygląda w tej chwili tak, że czwórka bez sterniczki nie była konkurencją olimpijską. W momencie, kiedy my zaczęłyśmy budować tą osadę, ten poziom na świecie był od startu dość wysoki, a w tej chwili bardzo szybko ten poziom rośnie i zawodniczki, które wsiadają na czwórkę bez i państwa, które przygotowują taką załogę, pływają bardzo szybko, naprawdę, bo w 2017 roku, kiedy zaczynałyśmy, było kilka dosłownie załóg, które pływały bardzo szybko. W tej chwili wygląda to coraz lepiej i ten poziom będzie, poprzeczka będzie ustawiona bardzo wysoko. Ja sama jestem ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiem jedno, że jesteśmy teraz w 8-9-osobowej grupie, której każda siebie napędza, jest rywalizacja między nami, bo ścigamy się na treningach z czwórką podwójną, więc próbujemy, tak jakby, no one pływają znacznie szybciej od nas, bo to jest całkowicie inna technicznie konkurencja, więc one powinny pływać szybciej od nas. Mimo wszystko dla nas to jest olbrzymi plus, że mamy takie sparring partnerki i możemy budować sobie troszeczkę inną normę tej szybkości. No będziemy cały czas pracować do tego. No, naszym marzeniem, naszym celem jest medal olimpijski i pływanie na najwyższym poziomie. Nie możemy się bać o tym mówić. Mówimy o tym otwarcie, bo wiemy, że poświęcamy wszystko, żeby zdobyć ten medal olimpijski, więc to jest nasz cel otwarty i walczymy, ile mamy tylko sił. A powiedz mi, a jakby Japończycy powiedzieli, odwołujemy znowu, bo pandemia czy coś, Nie jakbyś mów ty tak się nawet. poczuła? Proszę cię, nie Znaczy mów. ja tego Naprawdę nie mów, bo. nie chcę tego, no ale to co jak świat się teraz dzieje, są takie możliwości, tak? Od momentu, Już nie kiedy chcą wybuchła pandemia, kibiców, nie chcą nie chcą kibiców, kibiców, to... to prawda, ale od momentu, kiedy wybuchła pandemia, no ja byłam bardzo, bardzo przerażona. Miałam z tyłu głowy myśl, że te igrzyska mogą się nie odbyć. W moim przypadku to byłyby, są to pierwsze igrzyska, więc jeszcze bardziej nie mogę się ich doczekać. Jeszcze tak jakby czekam na to, tak? Chcę poczuć ten klimat walki na poziomie najważniejszej imprezy sportowej, no 4-lecia, w tej chwili 5-lecia. Więc dla każdego sportowca to jest olbrzymie marzenie i nie ukrywam, że nie mam zamiaru kończyć kariery i to nie będą moje ostatnie igrzyska. No ale wierzę w to, że nic się nie zmieni i nie będzie gorzej. Jeżeli nie będzie gorzej z pandemią na świecie, to nie odwołają tych igrzysk. Dobrze. A powiedz mi, w trakcie przygotowań, czy jeździsz też do Gorzowa do klubu macierzystego, tak? Tak, oczywiście, trenuję też w Czy klubie. w klubie, no jednak AZS AWF Gorzów ma dosyć sporych olimpijczyków, czy nie spoczywa na tobie taka jakby przekazanie pałeczki od tych starszych kolegów, koleżanek tego Szczerze medalu? mówiąc, tutaj panowie postawili tą poprzeczkę bardzo wysoko, bo mamy dwa złote medale debla lekkiego Tomka Kucharskiego. No, mamy Tak. też mojego trenera Piotra Bastę, który też jeździł na igrzyska i był w finałach i naprawdę tych medali z Mistrzostw Świata również ma mnóstwo. Zbyszek Schodowski, który też jeździł, był też. Michał Jeliński, więc to są zawodnicy, którzy głównie panowie, co mnie jeszcze bardziej motywuje, bo u nas panowie wiedli prym w wioślarstwie tutaj w naszym klubie. Kobiety również prezentowały się dobrze, ale tutaj na igrzyskach nie było jeszcze medali. Mamy teraz szansę, ja mam szansę zdobyć ten medal, ma szansę też walczyć o miejsce i walczyć o wyniki Kasia Boruch, nasza młodsza koleżanka, która jest również od nas z Gorzowa i cały czas ociera się o ten skład, cały czas ją próbują i walczy ile ma tylko sił, żeby się jak najlepiej zaprezentować. Więc mnie to chyba bardziej motywuje. Nie czuję jakiejś takiej presji, tylko wręcz przeciwnie. Najważniejsze jest to, że ja też czuję olbrzymie wsparcie z klubu. I jak rozmawiam z Tomkiem, i jak rozmawiam z moim trenerem, z Piotrem Bastą, to czuję naprawdę mega wsparcie i to jest niesamowite, bo jestem cały czas tak jakby popychana do tego sukcesu, którym mam nadzieję osiągnę. A powiedz mi tak z perspektywy twojego czasu, takiego wiosłowania czy przygotowania, tak jak macie wałcz czy coś, ale to jako reprezentacja, ale kluby trenują najczęściej na rzekach. Zmienia się to coś w kraju, takie, że te możliwości treningowe, bo oprócz, no tak naprawdę w Polsce mamy tylko jeden taki typowy akwen do takiego uprawiania wioślarstwa jak Malta w Poznaniu, ale czy coś się zmienia w tej kwestii, żebyście wy jako mieli lepsze przygotowania?
Niestety nie słyszałam, żeby cokolwiek się zmieniło albo były plany jakiekolwiek zmiany. My trenując w Gorzowie trenujemy na rzece na Warcie i ona jest akurat bardzo spokojną rzeką, bo Wisła potrafi trochę więcej płatać figli i trochę bardziej wybijać wioślarzy z rytmu. My na Warcie ja uważam, że jest duży spokój wiosłowania, jednak jest to płynąca woda i te odczucia i percepcja tej wody jest troszeczkę inna. W momencie, kiedy przyjeżdżamy na zawody, potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby poczuć to, jak ma się zachowywać wiosło, jak my mamy wiosłować na wodzie stałej. Jednak nie widzę, żeby w Polsce cokolwiek się zmieniało. W większości klubów trenuje się na rzekach, trenujemy w Poznaniu, na Malcie i w Wałczu na jeziorze Raduń, gdzie mamy też większość zgrupowań w sezonie, ale oprócz tego wszyscy w klubach raczej na rzekach. I no, nikt raczej nie narzeka na to, na szczęście, bo jeżeli przychodzi co do zgrupowań kadrowych, to zawsze lądujemy w tym Wałczu albo w Poznaniu i tam możemy sobie tą formę naprawdę szlifować, więc jest okej. Okay. Ja naprawdę nie narzekam na warunki trenowania w kraju tutaj. A powiedz mi, jako taka zawodniczka no, z Górnego Sulinowa, ale wpływająca dla Gorzowa, tyle się mówiło o tym, że przystań kajakowa powstaje, wszystko, że tory porobią, a nagle to wszystko stanęło. Z twojej perspektywy, jak to tak wygląda? Szkoda, no bo słyszałam o tym akwenie, który miał powstać koło Gorzowa i tam miał być tor wioślarski. Gdyby coś takiego miało miejsce, to naprawdę mogłoby sporo zmienić, bo gdyby dobrze był zbudowany ten tor wioślarski, to mogłoby to naprawdę ściągnąć mnóstwo ludzi do naszego miasta, bo można by było organizować jakieś regaty krajowe, jeżeli byłby to odpowiednio zbudowany tor, bo nie wiem na ile to plany były, że tor będzie treningowy, czy tor będzie już regatowy. No jeżeli była budowa, to podejrzewam, że chcieli to zrobić profesjonalnie. Szkoda, że to nie wypaliło, bo wioślarsko Gorzów stoi bardzo dobrze. My mamy świetny klub, zawodniczki i zawodnicy tutaj i w każdej kategorii wiekowej sobie radzą świetnie, więc uważam, że to mogłaby być taki nasz konik. Uważam w mieście, nie tylko żużel, nie tylko koszykówka, która świetnie stoi, piłkarze też coś tam walczą, ale moglibyśmy też ściągać do siebie różne kluby sportowe z całego kraju, żeby ścigać się na torze wioślarskim. Szkoda, że to nie wypaliło, naprawdę. Może jeszcze jest nadzieja, może coś z tym, może coś się zmieni, ale pomysł był naprawdę bardzo ciekawy. Popatrz, lekkoatleci z Gorzowa sobie wywalczyli stadion po tylu sukcesach, po Tak, tylu latach lekkoatleci trenowania też. poza Gorzowem, w o wielu mniejszych miejscowościach, czy Słubice, Długo to Dudnice, trwało. Barlinek, Sulęcin, to po prostu bardzo długo wielka nadzieja gdzieś tam, ten cały czas medale, medale, a tu ten, no a wioślarze zawsze przywozili te medale z Mistrzostw Świata, czy olimpijskie złota, no ten, z Tomkiem Tak. Kucharskim też mieliśmy tą możliwość porozmawiania, więc wiemy jak to z jego strony smakuje ten medal, ile jest wyrzeczeń, ile jest tego trenowania. Olga, a powiedz mi, czy ten twój wypadek, który był mocno wpłynął na ciebie teraz, czy to po prostu było takie chwilowe, bo gdzieś czytałem, że po prostu był ten taki moment takiego lęku, tego wszystkiego. Tak, no nie było to proste tam po krótkim czasie gdzieś wsiąść z powrotem do auta, bo nie spodziewałam się, że kiedykolwiek może mnie coś takiego spotkać. Jeszcze zwracając uwagę na to, że ja mnóstwo czasu spędzałam w aucie dotychczas. Jak byłam na zgrupowaniach, to mniej, ale do tej Warszawy przemieszczałam się non-stop i w miesiącu 4 razy w tej z powrotem do Warszawy tym autem się poruszałam dość sporo i wydawało się, że te moje umiejętności są na tyle wystarczające i taka czujność też jako kierowcy, że nic takiego się nie wydarzy. Jednak niektórych rzeczy nie da się przewidzieć i troszeczkę mnie sprowadziło na ziemię to, jakie panowały warunki wtedy i trochę się to na mnie odbiło, ale już jestem myślę, że dobrej drodze i już zapomniałam o tym wszystkim, co się wtedy wydarzyło. Może nie zapomniałam, a wyciągnęłam też odpowiednią lekcję i już się czuję znacznie lepiej. Myślę, że nie wpłynęło to na mnie jakoś znacząco z perspektywy czasu na to patrząc, bo w tej chwili już
Czuję się naprawdę nieźle. Wtedy potrzebowałam trochę czasu, żeby się pozbierać z tego wszystkiego, ale już teraz jest wszystko ok. No akurat odpowiedziałeś na tą drugą część pytania, bo najbardziej chodziło mi o to, jak ty jako osobiście, bo tam jako przygotowania właśnie do sezonu, do tego walki, czy to miało jakiś tam wpływ? Jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu, to na szczęście nie, bo my wtedy po prostu dostałyśmy troszeczkę więcej czasu. Te zgrupowania w Portugalii były bardzo długie, bo my byłyśmy wtedy przed wylotem, ja byłam przed wylotem do Portugalii razem z Kasią, bo jechałyśmy we dwie. I to zgrupowanie trwało chyba 3,5 tygodnia. My dojechałyśmy tydzień później, więc to był, można powiedzieć, tylko tydzień, który potrzebowałyśmy, żeby się pozbierać, odpocząć i zregenerować siły, bo troszkę byłyśmy poturbowane, ale nie wpłynęło to w żaden sposób, uważam, w tamtej chwili. I to najważniejsze. A powiedz mi tak jeszcze co do tych startów, których będziecie się teraz przygotowywać. To są puchary. To jest puchar się składa z kilku tych regat, czy to jest po prostu w danym momencie jedziecie na puchar i w tym momencie to jest tylko wygranie, czy to zbieracie punkty? Jest klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Trzy puchary, są trzy edycje w całym sezonie. W tej chwili to będzie pierwszy puchar w Chorwacji. Później mamy wyjazd do Lucerny, chyba dosłownie tydzień później, więc one będą w bardzo krótkim odstępie czasu. Z każdego Pucharu Świata zbieramy punkty, oczywiście, które mają potem znaczenie pod koniec, jak jest podsumowanie tych trzech pucharów. No i wygrywa się, no, czy jest zawodnik, czy tam załoga, która tą klasyfikację generalną tych Pucharów Świata wygrywa. No, o to też się walczy, tak? My w tej chwili jedziemy na pierwszy puchar, który będzie chyba najmniej obsadzony, z tego względu, że wiemy, że mnóstwo załóg przygotowuje się do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, których jeszcze nie mają. Więc oni będą jechali ważniejszą imprezą sportową, będzie dla nich regaty ostatniej szansy w Lucernie, które będą przed drugim Pucharem Świata, więc tutaj niektórzy muszą trochę żonglować i wybierać, żeby nie startować wszędzie, tylko żeby tą odpowiednią formę, szczyt formy, pik formy utrzymać na ten najważniejszy moment dla nas. Ten moment będzie na igrzyskach bezpośrednio, więc teraz możemy, można powiedzieć, bawić się, walczyć, ścigać się i uczyć się popełniać błędy również, wyciągać wnioski, żeby w lipcu, pod koniec lipca, w sierpniu już było wszystko dopięte na ostatni guzik. Żeby ten lipiec, sierpień po prostu była ta szczytowa forma, po prostu to jest ten moment. A powiedz mi, bo teraz jakby te kwalifikacje olimpijskie są jakby w innym terminie, w innym zrobione, to jest tak prestiżowo, to nie jest tak równoznaczne z pucharem. No nie wiem, jak są te kwalifikacje w różnych dyscyplinach, tak, ten, czy to po prostu nie można na Pucharze Świata wywalczyć kwalifikacji olimpijskich, czy to po prostu tak sobie zarządzają? Tak, są określone regaty, na których można zdobyć kwalifikację olimpijską. Najważniejsze są przed igrzyskami rok Mistrzostwa Świata i to jest główna impreza sportowa, na której zdobywamy kwalifikacje. Są regaty ostatniej szansy, czyli koniec kwietnia w Lucernie albo początek maja, czy tam gdzieś zawsze cyrklują, żeby to był taki moment, gdzie ten pierwszy szczyt formy można zrobić i później jeszcze się rozpędzić do Igrzysk Olimpijskich, żeby to była odpowiednia przerwa czasowa. Są jeszcze takie kwalifikacje europejskie, które teraz miały miejsce przed Mistrzostwami Europy we Włoszech, tylko że to jest też uzależnione od tego, ile kwalifikacji ma dany kraj. Dokładnie nie znam tych przepisów. Wiem, że jeżeli jakiś kraj nie ma więcej niż dwie kwalifikacje, to może wziąć udział w kwalifikacjach europejskich jeszcze. U nas tych kwalifikacji było bardzo dużo, więc zawodnicy, którzy nie zrobili z polskich kwalifikacji na Mistrzostwach Świata, nie mogli brać udziału w tych kwalifikacjach europejskich i muszą czekać dopiero na regaty ostatniej szansy w Lucernie, więc jest kilka tych możliwości. Najważniejsze dla nas było po prostu zdobyć jak najlepszy wynik na Mistrzostwach Świata rok poprzedzający Igrzyska Olimpijskie. Okej. Okay. Olga, to czego ci życzyć przed tą olimpiadą? Oprócz wiadomo medalu, bo to... O nas się mówi połamanie wiosła. Nie sądzę, żebyś sobie tego teraz nie wymarzyła.
U nas się mówi połamanie wioseł w wioślarstwie, ale szczerze mówiąc, w tak długim sezonie, pięcioletnim sezonie, przepraszam, w tak długim okresie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, bo to nie są 4 lata, tylko 5, bo ogrom pracy, jaki wykonaliśmy w 2020 roku, trzeba było powtórzyć i jeszcze dołożyć w 2021 i robimy to, staramy się to robić. Myślę, że mógłbyś mi życzyć przede wszystkim zdrowia, żebym to dociągnęła do końca na najwyższych obrotach. No to tego Ci życzę, żeby tego zdrowia, zdrowia i zdrowia, a przede wszystkim tego wymarzonego medalu. Najlepiej złotego. Dziękuję. Tego złotego, żebyśmy mogli posłuchać Mazurka. To by było naprawdę spełnienie marzeń. Chociaż kariera jeszcze długa przed Tobą. Tak, to Patrząc na prawda. wiekowo na Twoich starszych kolegów, koleżanki, które gdzieś tam się ścigają i cały czas medale zdobywają. Tak, no nie zamierzam na pewno kończyć kariery po Tokio, więc będę walczyć dalej. My mamy jeszcze w tym sezonie 2021 Mistrzostwa Świata w Szanghaju. Liczę na to, że one też się odbędą. I nie ukrywam, że również chciałabym tam pojechać i też się tam zaprezentować, no ale w tej chwili jest jeden cel, Igrzyska Olimpijskie, to jest najważniejsze, więc czekamy wszyscy. Dobrze. Fajnie. To dziękuję Ci bardzo, Olga, za rozmowę, za poświęconą, za znalezienie tej chwili po prostu dla nas. Powodzenia na najbliższych regatach, żebyście się po prostu już dogryzły z całą ekipą, żebyście wiedziały kto, gdzie, kiedy, co i jak, i żeby te. No i dopłyńcie po prostu do Tokio po ten medal. Zdrowia przede wszystkim. Dziękuję Ci bardzo i trzymajcie mocno kciuki, bo to będzie dla nas bardzo ważne. Będziemy trzymać. Dzięki jeszcze raz i do Dzięki zobaczenia. wielkie. Cześć. Hej.